Rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka i pierwsze oczko będzie naszym środkiem chusty, więc musi ono być lekko luźne. Teraz robię narzut i w pierwszym oczku tego łańcuszka robię jeszcze dwa słupki. Mam już trzy słupki w pierwszym oczku. Teraz robię trzy oczka łańcuszka. To będzie środek chusty. I w tym samym oczku, co poprzednio, wykonuję jeszcze trzy słupki. Tak wygląda pierwszy rząd chusty. Rozpoczynam rząd drugi chusty od czterech oczek łańcuszka. Obracam na drugą stronę i w tym samym oczku wykonuję jeszcze jeden słupek. Jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Teraz robię jedno oczko łańcuszka, pomijam najbliższy słupek, wkłuwam się tutaj w trzeci od początku i wykonuję taką fałkę, czyli jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Teraz robię dwa oczka łańcuszka. I tutaj w fałce środkowej chusty owijam jeden słupek, trzy oczka łańcuszka, to będzie nasz środek chusty i jeszcze jeden słupek pod tym samym łańcuszkiem. I przechodzimy na lewą stronę chusty, dwa oczka łańcuszka. I w pierwszym słupku z tych trzech ostatnich wykonuję słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Teraz oczko łańcuszka, omijam następny słupek i wkłuwam się w ostatni z tych trzech poprzedniego rzędu, wykonuję w nim słupek. Oczko łańcuszka, jeszcze jeden słupek i ostatni słupek będzie słupkiem podwójnym, czyli robię dwa narzuty, kuwam się w ostatni słupek poprzedniego rzędu i robię słupek podwójny. I tak wygląda chusta po zakończeniu drugiego rzędu. Przed nami rząd trzeci chusty. Rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę i w tym samym oczku robimy jeszcze dwa słupki. Dalej cztery oczka łańcuszka. Który to łańcuszek zaczepiamy półsłupkiem
tutaj w przerwie jednego oczka łańcuszka pomiędzy dwoma takimi fałkami. Tutaj jest pierwsza fałka i druga fałka. Obie wychodzą tutaj z tych dwóch słupków poprzedniego rzędu. To w tej przerwie tutaj naprzeciw tego środkowego słupka zaczepiamy półsłupkiem ten łańcuszek. Dalej znowu cztery oczka łańcuszka i już przechodzimy na fałkę środkową chusty i w niej owijamy trzy słupki. Mamy trzy słupki w fałce środkowej. Teraz trzy oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze trzy słupki pod środkową fałką. Dalej lewa strona, cztery oczka łańcuszka. I odnajdujemy dwie fałki po lewej stronie i pomiędzy tymi fałkami, tu gdzie mamy jedno oczko łańcuszka, zaczepiamy ten nasz łańcuszek półsłupkiem. Dalej cztery oczka łańcuszka i już szukamy tutaj ostatniego oczka, ostatniego słupka podwójnego. Wkuwamy się wykonując dwa słupki w tym samym oczku i trzeci z nich będzie słupkiem podwójnym z dwoma narzutami. I rząd trzeci zakończony. Powstaje nam taki trójkącik. Rozpoczynamy rząd czwarty od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę i w tym samym oczku robimy jeszcze jeden słupek. Teraz oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Dalej oczko łańcuszka, omijamy najbliższy słupek i przechodzimy na trzeci słupek z kolei, wykonując w nim fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Dalej wykonujemy aż 6 oczek łańcuszka. Odnajdujemy trzy słupki po prawej stronie chusty, tutaj już z tego środka. I w tym pierwszym słupku robimy słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Czyli nasza tradycyjna fałka. Oczko łańcuszka przerwy. Drugą fałkę robimy pomijając ten środkowy słupek, tak jak na początku. W trzecim słupku z kolei słupek, oczko łańcuszka i słupek. Czyli mamy takie dwie fałki podzielone jednym oczkiem łańcuszka. Dalej wykonujemy dwa oczka łańcuszka i już pod łańcuszkiem środkowym wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze jeden słupek. Przechodzimy na stronę lewą, dwa oczka łańcuszka, odnajdujemy pierwszy słupek z trójki i w nim robimy fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka przerwy, omijamy jeden słupek i w trzecim z kolei
robimy znowu drugą fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Tak to wygląda w środku. I przechodzimy dalej. 6 oczek łańcuszka. I znowu mamy 3 słupki na końcu. W pierwszym wykonuję fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. Dalej oczko łańcuszka przerwy i już w ostatnim słupku, pomijamy ten środkowy, z trójki robimy słupek, oczko łańcuszka, jeszcze jeden słupek i dalej ostatni słupek podwójny. Chusta po zakończeniu czwartego rzędu jeszcze bardziej nam się rozchodzi na boki. A przed nami rząd piąty. Rozpoczynamy rząd piąty chusty od 4 oczek łańcuszka. Obracamy chustę. I robimy jeszcze 2 słupki w tym samym oczku. Następnie 4 oczka łańcuszka i łańcuszek ten zaczepiamy pomiędzy dwoma fałkami poprzedniego rzędu, tutaj gdzie mamy jedno oczko łańcuszka. I dalej 4 oczka łańcuszka. I na łańcuszku, wokół łańcuszka z 6 oczek poprzedniego rzędu zaczepiam sobie 3 słupki. Jeszcze raz, jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek. Mam 3 słupki. Teraz 4 oczka łańcuszka i zaczepiam je półsłupkiem pomiędzy fałkami. Tutaj przed fałką środkową półsłupek. Tutaj mamy 3 słupki owinięte. 4 oczka łańcuszka, 3 słupki, 4 oczka łańcuszka zaczepione pomiędzy dwoma fałkami przed fałką środkową. I teraz 4 oczka łańcuszka przed środkiem. I już fałkę środkową wykonuję, czyli owijam sobie 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka jako środek i jeszcze 3 słupki wokół tej samej fałki środkowej. Teraz strona lewa, 4 oczka łańcuszka, zaczepiam sobie pomiędzy fałkami. Półsłupkiem, 4 oczka łańcuszka, mamy łańcuszek z 6 oczek poprzedniego rzędu, gdzie zaczepiamy 3 słupki ,4 oczka łańcuszka i zaczepiamy pomiędzy już ostatnimi fałkami w tym rzędzie. 4 oczka łańcuszka i już w ostatnim słupku poprzedniego rzędu robię 2 słupki i ostatni słupek podwójny. I rząd piąty zakończony. Przed nami rząd szósty, jak już zauważyliście, wszystkie rzędy rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, a kończymy słupkiem podwójnym.
Raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy na drugą stronę i wykonujemy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku i jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Dalej, jedno oczko łańcuszka i jeden słupek pomijamy, wkłuwamy się w trzeci z kolei, wykonując słupek, oczko łańcuszka i słupek. Dalej robimy 6 oczek łańcuszka, i już sięgamy do tych 3 słupków zaczepionych na łańcuszku, które robiłyśmy w poprzednim rzędzie, i w pierwszym z tych 3 słupków robimy pierwszą fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Dalej oczko łańcuszka przerwy, jeden słupek pomijamy, wkłuwamy się w trzeci, wykonując fałkę, czyli słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. I to są takie elementy charakterystyczne dla tej chusty, gdzie z 3 słupków tutaj w pierwszym i w trzecim wychodzą nam właśnie 2 fałki podzielone jednym oczkiem łańcuszka. Dalej 6 oczek łańcuszka i mamy tutaj już 3 słupki w środku chusty i również tutaj w pierwszym z nich fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek, oczko łańcuszka przerwy, pomijamy słupek środkowy i w zewnętrzny trzeci również fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. I dalej przed środkiem mamy 2 oczka łańcuszka i już fałka środkowa, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek pod łańcuszkiem środkowym. Dalej lewa strona, 2 oczka łańcuszka i już pierwsza fałka w jednym z 3 słupków poprzedniego rzędu. Oczko łańcuszka przerwy, pomijamy słupek w zewnętrzny, również fałka, słupek, oczko łańcuszka i słupek. I dalej 6 oczek łańcuszka. I odnajdujemy 3 słupki poprzedniego rzędu. W pierwszym fałka. Oczko łańcuszka. Omijamy środkowy. W trzecim fałka. Dalej 6 oczek łańcuszka i znowu mamy na końcu 3 słupki. W pierwszym fałka, oczko łańcuszka przerwy i w ostatnim fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. I kończymy słupkiem podwójnym w tym samym oczku, co ostatnia fałka. I rząd szósty zakończony. Przed nami ostatni rząd siódmy, a później już będziemy powtarzać jedynie rzędy 6 i 7 cały czas i wtedy chusta będzie zyskiwała nam na wielkości, wykonując jedynie te 2 rzędy. Rząd 7 rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, obracamy chustę i wykonujemy jeszcze 2 słupki w tym samym oczku.
4 oczka łańcuszka. Zaczepiamy pomiędzy tymi pierwszymi dwoma fałkami poprzedniego rzędu półsłupkiem. 4 oczka łańcuszka. I wokół łańcuszka z 6 oczek zawsze owijamy 3 słupki. Cztery oczka łańcuszka. I zaczepiamy pomiędzy dwoma fałkami poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka. I mamy następny łańcuszek z 6 oczek. I znowu 3 słupki. Dalej 4 oczka łańcuszka. Zaczepiamy pomiędzy fałkami półsłupkiem. 4 oczka łańcuszka. I już w fałce środkowej chusty 3 słupki. Dalej 3 oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze 3 słupki pod tą samą fałką. I przechodzimy na stronę lewą, 4 oczka łańcuszka, zaczepiamy pomiędzy fałkami półsłupkiem, 4 oczka łańcuszka i wokół łańcuszka z 6 oczek 3 słupki. 4 oczka łańcuszka. Zaczepiamy półsłupkiem pomiędzy fałkami. 4 oczka łańcuszka. I pod następnym łańcuszkiem z 6 oczek mamy 3 słupki. 4 oczka łańcuszka. I półsłupek pomiędzy fałkami. 4 oczka łańcuszka. I już wybieramy tutaj ostatni słupek. Wkuwamy się w ten podwójny słupek, wykonując 2 słupki zwykłe. I ostatni podwójny. I rząd 7 mamy zakończony. I w zasadzie cała nauka za nami. Dalej powtarzamy stale rzędy 6 i 7. Ja zrobię jeszcze kilka rzędów i potem pokażę Wam, jak wygląda rząd kończący chustę. I przed nami rząd ostatni brzegowy chusty. Ja wykonałam jeszcze od tego momentu, gdzie się rozstałyśmy, 4 kolejne rzędy, tak żeby ten trójkącik był większy. Kończycie wtedy, kiedy chusta osiągnie oczekiwaną przez Was wielkość, na rzędzie 7, na schemacie rzędu 7 i dalej robicie jako kolejny rząd zakończenie chusty. Będzie podobny do rzędu 6. Z małą modyfikacją będziemy robić słupki podwójne i nie będziemy pomijać tego środkowego słupka, tylko będziemy go również wypełniać słupkami. Rozpoczynamy od 5 oczek łańcuszka. Obracamy naszą chustę i wykonujemy pierwszy słupek podwójny w tym samym oczku. Wyższy słupek z dwoma narzutami. Dalej robię jedno oczko łańcuszka. Znowu robię 2 narzuty. Tym razem pierwszy raz pomijam ten środkowy słupek. Wkuwam się ostatni z tych 3.
oczko łańcuszka przerwy i jeszcze jeden słupek podwójny w tym samym oczku. Tak wygląda nasz początek. Dalej robię tylko jedno oczko łańcuszka i od razu przechodzę tutaj na te trzy słupki poprzedniego rzędu. Robię dwa narzuty. W pierwszym słupku robię słupek podwójny, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójny. Oczko łańcuszka przerwy. Tak samo w środkowym słupku. Podwójny słupek, oczko łańcuszka i podwójny słupek w tym samym słupku. Oczko łańcuszka i w ostatnim słupku podwójny słupek, oczko łańcuszka i podwójny słupek. Czyli powinno nam wyjść na trzy słupki. Tutaj tych słupków podwójnych powinno nam wyjść 6. Każdy z nich jest podzielony jednym oczkiem łańcuszka. I dalej oczko łańcuszka przerwy i przechodzimy na kolejne 3 słupki i również to samo. Słupek podwójny, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójny w tym samym oczku. Oczko łańcuszka przerwy, przechodzimy na drugi słupek. Słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójny. Oczko łańcuszka i w ostatnim słupku to samo. Słupek podwójny, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójny. Oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejne 3 słupki i tak aż do środka chusty. Doszłam już z ostatnim brzegiem, ostatnim rzędem brzegowym kończącym do środka chusty. Mam tu już słupki podwójne tutaj w ostatnim wachlarzyku przed środkiem chusty. Tutaj już mam łańcuszek środkowy. I dalej oczko łańcuszka i tutaj w tym łańcuszku środkowym muszą się znaleźć 3 słupki podwójne podzielone oczkiem łańcuszka. Czyli robimy pierwszy słupek podwójny, oczko łańcuszka, drugi słupek podwójny, oczko łańcuszka i trzeci słupek podwójny, i oczko łańcuszka. Tu mamy taki wachlarzek z 3 słupków w środku chusty. Oczko łańcuszka i przechodzę na już na te 3 słupki. Już tutaj tradycyjnie wachlarzek, czyli słupek podwójny, oczko łańcuszka i jeszcze jeden w pierwszym słupku. Oczko łańcuszka przerwy w drugim słupku. Następna wysoka fałka. Oczko łańcuszka przerwy. I w ostatnim słupku trzecia fałka. Tak to wygląda na środku. I oczko łańcuszka i mogę przechodzić już na kolejne 3 słupki i tak do końca i spotkamy się już na lewym brzegu na końcu. I kończymy rząd brzegowy, jestem tutaj w przedostatnim wachlarzyku przed końcem, zrobiłam oczko łańcuszka przerwy, robię 2 narzuty i przechodzę już na pierwszy z 3 ostatnich słupków. Tutaj robię słupek podwójny, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójny,
oczko łańcuszka, dwa narzuty, omijam kolejny słupek i już tutaj w ostatnim słupku robię słupek podwójny, oczko łańcuszka i ostatni słupek podwójny. I to już koniec. Chusta bardzo prosta. Przypominam, że aby uzyskać przyrost na wielkość, wykonujemy tylko szósty i siódmy rząd schematu cały czas. I później po osiągnięciu żądanej przez nas wielkości na rzędzie siódmym budujemy ten ostatni rząd kończący słupków podwójnych. I to jest ten typ chusty, który określiłabym jako bardzo prosty, gdyż możemy już po nauczeniu się tych siedmiu rzędów szydełkować bez posiłkowania się schematem, bez czytania z kartki, bez ciągłego odtwarzania filmiku. Możemy to robić w podróży, na wakacjach i wszędzie tam, gdzie akurat mamy chwilę czasu, żeby zająć się naszą pasją.